Hejo, hejo, i taka zdyszana, ale wciąż z pięknym kremem BB na fejsie. Odzywam się do Was po joggingu. Jeżeli chodzi o jogging, to wykonałam dzisiaj jakieś 2 km do Bootsa New Looka i z powrotem i do Nexta. Także powiem Wam, że naprawdę Lekowska byłaby ze mnie dumna, na pewno. Okej, lecimy teraz dalej. Do czego zmierzam? Do tego, żeby Wam pokazać, co zakupiłam. Tada! Masakra, zgrzałam się, dziewczyny. Więc już Wam pokazuję, co zakupiłam. Zakupiłam sobie taki topik na wakacje. Bardzo mi się podoba ten krój. Już Wam wspominałam, ostatnio kupiła sobie coś takiego Ania i bardzo mi się one podobają. Chciałam czarno, żeby nie prześwitywały mi, wiecie, sutki. Także tak fajnie wysoko obcięte do wszystkich stylizacji. Tylko łańcuszeczek, zegareczek i frulece. Także taki czarny topik, taki bardzo rozciągliwy, fajny. Zobacz, taki jak Ania. Boże, czarny. To jest na ciebie za duże. Cena 4,99. Wzięłam rozmiar 12, bo jednak dziesiątka. Ja nie chciałam, żeby to było opięte. Ale bardzo fajny topik z New Looka. I uwaga, uwaga, słuchajcie, taka rzecz w New Looku. Zastanawiałam się, ale wzięłam, mówię, szybko do przymierzalni, żeby to przymierzyć i naprawdę wygląda to pięknie. Ja nie lubię takich kombinezonów, bo zawsze miałam wrażenie, że one tutaj z tyłu są tak krótkie, że się wrzynają w zad, a ten nie. I jeszcze ma taki przepiękny, nie wiem co to za kolor, ładnie by ci było, gdyś miała szóstkę, ósemkę do jeansów. Super. Lecę kup. Są różne kolory. Nie. Bardzo ładnie. Bez stanika to się nosi dziecko. Więc taki kombinezon, słuchajcie, na wyjście, na balety, tam jak pójdę sobie, wiecie, w cug, to właśnie to będę miała na sobie i być może tylko jakąś fajną tą kolię albo łańcuszek od Karoli ze stylizacji. No bardzo ładnie ci, będę sobie kupić taką czarną właśnie, bo czarna nie się prześwituje. I słuchajcie, co jest najlepszego? Z 25 było na 18,74, a z 18,74 ja dałam 6. Tadadada, z 25 funtów na 6. Kto by nie kupił? Ja. Oli by nie kupiła, bo to nie jej kolor ani fason, ale przepiękny. A żeby mi tu góra nie spadała, bo wcale nie jest taka, że tak powiem, obcisła, to dokonałam kolejnego deala. Dzisiaj trafiłam na jakieś panie blondynki, słuchajcie, dlatego że zapłaciłam za rzeczy, które były warte, zostaw Oli, za rzeczy, które były w kwocie 10 funtów i chyba 10,50 czy 10,40. Położyłam pani 10 funtów, a pani mi wydała 10,01. Ale co ja się będę odzywać? Co ja się będę odzywać? Mnie w robocie też nikt nie zwraca uwag, więc ja się nie odzywałam. Po prostu wzięłam resztę i poszłam. Tam powoli, także jakby jeszcze się domyśliła, to mogła mnie dogonić. No ale... Dobra, i uwaga, i teraz Oli, chodź, przymierzysz. Aha, właśnie, co dokonałam? 8,99 w Bootsie zapłaciłam 15 pi. Nie wiem jak i nie chciałam robić zamętu, by powiedzieć, bo pani kasowała 3 razy, skanowała ten kod, bo mówi, że nie wierzy, a ja do niej mówię, no super deal, to biorę, a że tu jest ich 30, no to powinno mi wystarczyć. Właśnie z zamysłem o tym kombinezonie i fajny pojemniczek. Pokażę Wam, nawet otworzę, dlatego że ja tak będę to pakować do rzeczy, które zabieram. Czekajcie, muszę to obciąć. Także powiem Wam, że przypadkowe zakupy, znaczy jogging jest najlepszy. Najlepszy, jak coś nie planujecie, wtedy więcej dostaniecie niż jak planujecie. Zobaczcie, tak to wygląda w takim pojemniczku. Ekstra, bombastic i tu są te wszystkie tasiemki, 30 ich jest. Dressing tape, strips. I to jest ta dwustronna taśma. Genialny produkt za 15 pi. No bo chciałam się cofnąć i powiedzieć, wie Pani co, tu ja w tej cenie wezmę dwa, ale wtedy mogłaby się jarnąć, że wiecie, mogłaby na tej drugiej być normalna cena 8,99, więc wolałam wziąć jedno. I nie ryzykować. Rzeczy, które zakupiłam, po co poszłam tak naprawdę specjalnie, to jest właśnie ten produkt. Nagrywając live'a, którego już macie dawno na kanale, wiecie, że Aga mnie poprosiła, więc kupiłam też Agnieszce. Dalej były w tej przecenie za prawie 11 funtów, a nie 16, więc jej wzięłam 0,1, a sobie drugi 0,2, także położę go sobie na spodzie, żebym wiedziała, że to jest ten nowy, jeszcze nieotwarty. Więc super, mega się cieszę, już niewiele ich tam zostało. No i Oliwce zakupiłam fajną katanę. Aha, jeszcze jedna rzecz. Fajną katankę właśnie w Nexcie, dlatego że z okazji dnia mamy
Słuchajcie, co tutaj jest? Nic. Z okazji dnia mamy, ile mam punktów? Czekajcie, mało. 269, czyli 3 punkty do wykorzystania. Zbieram dalej. Zobaczcie, z okazji dnia mamy przecena więcej niż 50% nawet w Nexcie. Katanka, o, nie ma tej regularnej ceny, ale ona kosztowała, wysłałam Oliwii metkę 32. Nie widzę tutaj tej poprzedniej. 32 funty kosztowała, ja dałam za nią funtów 10. Taka katanka, mam nadzieję, że na Oliwii będzie dobra. Ja przymierzałam, ja się mnie nie dopinam, rękaw jest fajny, akuratny. Fajna jeansowa zadychu z 32. I ostatnia rzecz, mówiłam Wam, wspominałam, że kiedyś miałam tą właśnie bazę i uwielbiam, więc ją sobie zakupiłam, 11 funtów. No i to wszystkie moje zakupy. Żegnam się teraz już z Wami. Odezwa się do Was już teraz dopiero jutro. Jutro ostatni dzień pracy, wypłata i wolne. I wakacje. No, i jutro też zabieg, więc jutro odzywam się do Was przed zabiegiem i zabieram Was na zabieg. Trzymajcie się, buziaczki, do usłyszenia. Buziaki, pa! Dobry. Teraz tu chyba udaje, że śpi. O, jak udaje? Tuś tu udaje i się uśmiecha. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy nie dzień dobry jeszcze? Dzień dobry. Dzień dobry, ale jeszcze tak? Ale jeszcze pośpię. No, a ja, dziewczyny kochane moje, wstaję, bo dziś jest ten dzień. Dzień kobiet, dzień kobiet. Nie żartowałam, dzisiaj jest ten dzień, że jedziemy. O, jaki misio koło mnie, dwa misie. Tu jeden, a tu drugi. Misio taki biały, drugi. Mama, siedzisz na jednym. To mama. Mama Bir. Dobra, ja słucham, znowu miś, same misie w koło. Ja właśnie wstaję, zbieram się, zadzieram kiece i będę leciała. Wczoraj mi się odpadł paznokieć i musiałam obciąć mój, zobaczcie jak mi odrosły. On jest obcięty, był o połowę dłuższy. Moje już są tak długie jak te, tak mi odrosły. Wstaję dlatego, że na godzinę 11, słuchajcie, znaczy o 10.30 muszę być koło Tesco, a o 11 już wchodzimy i robimy sobie nasze piękne zabiegi. Ale Domi robi usta. Dziękuję kochani, ale jeszcze chcę tu troszkę bardziej, o, tu mieć policzki. Ale jestem chuda i chcę mieć tu więcej policzków. Musi. Śpi sobie kochani. No, także ja po prostu wstaję, witam Was w dzień tygodnia, niedzielę. W niedzielę, ja dzisiaj pracuję na 16, tylko do 20, 4 godzinki i holiday. I wolne! Zobaczcie, jakie ładne te rzęsy. Gdy człowiek wstaje od razu z tymi rzęsami, to face inny zupełnie. No, także Domi robi usta, ja robię policzki. Oczywiście tyle, ile będę mogła, to Wam nagram. Poproszę Domi, żeby mnie nagrała, jak będę miała w policzki wstrzykiwane. Teraz widzicie jakby efekt całkowicie przed. Jak ja mam płaskie te policzki, liczę na to, że nie dość, że one się troszeczkę po prostu uniosą. Wiadomo, że to też nie będzie wiadomo jak znaczna różnica, ale że to się uniesie, troszeczkę naciągnie. Wiecie o co chodzi? Bo to powinno naciągnąć od razu, jak tutaj się wypełni. Taki mam zamiar. Także wstaję, życzę Wam przyjemnego dzionka, idę myć buzię i ząbki. No i hejo, hejo robaczki, ja już się z Wami ponownie witam. Ja już jestem, że tak powiem, wyrobiona, jeżeli chodzi o twarz, to nie stosowałam zbyt dużo produktów, ale no bez pielęgnacji nie wyjdę, także zaznaczę, że mam po prostu na twarzy krem. Jeżeli chodzi o krem, czekajcie, już Wam pokażę. Jeżeli chodzi o to, co w ogóle mam dzisiaj teraz w tym momencie na twarzy, przed samym zabiegiem robienia policzków, to jest to, już Wam mówię. Prawie, ale to prawie zdękowany. No nie to zdękowane. Mam ten kremik, to jest ten 360 stopni Liftox. Mam go tylko tutaj pod oczami. To ten produkt Christian Breton i to jest też Liftox Serum. Mam je też tutaj pod oczami, natomiast zaznaczę, że mam ten produkt pod oczami, bo być może będę musiała mieć zmazany, bo jeżeli uwzględni mi Pani korektę, to korektę będę miała robione, zobaczcie, tutaj. W tym miejscu, więc być może będę miała to wytarte. Jeżeli chodzi o usta, to mam oczywiście hialuronowy wypełniacz ust
Standard. No i oczywiście Christian Breton dzisiaj rządzi. Lip XL, ten produkt, o którym Wam 1000 razy już trąbiłam, mówiłam, który uwielbiam. Na zdrowie, dziękuję. Który uwielbiam i który jest, zaraz Wam pokażę w jakiej postaci. To jest dosłownie takie... takie coś. O! I słuchajcie, uwielbiam to na ustach. Także polecam Wam i polecać będę. No i co? I jeżeli chodzi o krem, to mam Mie My Wonder Balm. Intensywnie nawilżający krem z olejkiem kokosowym. Bez parabenów, SLS-ów i tych wszystkich tam udziwnień, olejków mineralnych, pegów, barwników, silikonów, parafiny itd. itp. Ok, więc to jest wszystko. Biorę sobie jeszcze tylko szczoteczkę do rzęs. Rzęsy sobie tylko troszeczkę wyczeszę. Aha, i przepraszam, no i oczywiście mam leciutko zaznaczone dolne rzęsy tuszem. Mam już wszystko spakowane. Kaska wzięta, także to jest. Wziąłam okularki w razie potrzeby. Jeszcze tylko się czymś psiknę. Nie wiem za bardzo czym, ale chyba się psiknę tym zapachem z New Looka. Trochę sobie go wykończę. Wczoraj Wam powiem, psiknęłam się, kurde, w sklepie tym C, tym nowym różowym. I nawet ładnie pachniałam. Pachniałam ładnie nawet. Także kto wie, co będzie następnego w mojej kolekcji. No i dobrze. I tak by wyglądała moja cała pielęgnacja. I ja tak właśnie przygotowana. Zaraz Wam pokażę moją stylizację zaczepistą na sportowo, standardowo. Trochę mi z wrażenia spadła. Tak będzie wyglądała bluza, leginsy i buty, te adidaski. No i biorę tą ze sobą torebkę oraz biorę czarną kurtałkę. I ja myślę, że ja już lecę, bo 10:30 muszę być, słuchajcie, pod Tesco. Ale jeszcze bym wstąpiła z chęcią sobie po jakąś kawę, dlatego że nic nie wypiłam. I brokat? Ja dzisiaj nie używałam brokatu, słuchajcie. Skąd ten brokat? Who knows? No, także Wam życzę przyjemnego dnia. I co? I zabieram Was ze sobą na zabieg, także jeszcze się do Was odezwę. No dobra, ja już jestem w Greksie. Pokażę Wam właśnie tutejsze takie o smakołyki. Takie mamy pączki, zobaczcie, macie oczywiście ceny. Na dole jeszcze coś a la eclair. Thank you very much. Mamy kawę i mamy sausage roll, które moja Oliwka uwielbia. A tutaj zobaczcie taki zestaw pączków i takie pączki. Ich mamy w środku 12, są po 5 funtów. I te u góry ich jest 12 za 8. Są też pizze, takie pizzerynki w sumie. Krosanty, babeczki, pączki, takie kolorowe i takie jakieś ciasteczka też dla dzieciów. No i oczywiście porridge za funt 10. Ja wzięłam sobie speciality latte i to jest kawcia. Mam nadzieję, że Wam pokażę. I wzięłam sobie jamiamsy. Uwielbiam po prostu te jamiamsy. Mam nadzieję, że się nie obleję. W sumie to nawet nie wiem, czy Wam pokazywałam, jak wygląda moje miasteczko. To pokażę Wam to teraz. Tylko poczekajcie, jakoś sobie włożę rąsie. Powinno być w miarę ok. Mamy, o, mamy jakieś przeceny. Tutaj mamy biżuterię. Ta-dam! Jakieś przeceniane rzeczy. Nie znam. Nie znam, więc nic nie powiem, ale za to tutaj nie wiem, czy nie były też takie pandorowate. Ładne te bransoletki. Charmsy są od 20 funtów, zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. Charmsy od 20 poundów. Te tutaj trzy, co są takie jakieś nowości, to od 35. Bransoletka, ale niezbyt mi się w ogóle podoba. No i bransoletka od 55 rzekomo. Także tak. Słońce wyszło takie, że szczerze to ja już nic nie widzę. I idę z moim ekwipunkiem. Tutaj mamy Lloydsa. To jest apteka, w której właśnie mamy, zobaczcie, o tej pielęgnacji Wam mówiłam. My Nature, My Clarice. A to już ja wiem. Wiem, o czym mówiła mi koleżanka YouTube'owa. No i to jeszcze extra firming Serum and Eye. O, tego nie widziałam. Temu musiałabym się przyjrzeć. Nic nie widzę, nie mam jak założyć okularków. No to z tego My właśnie Clarins. Znaczy to jest w sumie My Nature, My Clarins. Faktycznie kupiłam coś, a mi właśnie poleciła Ola coś. No to już teraz wiem, o co jej chyba chodziło.
To będę musiała do niej napisać. Bo właśnie z tego mam jakieś 3 próbeczki i to jest w sumie taka młodzieżowa seria, a ja nie skumałam, o co chodzi. Wiecie, ja to w nazwach się tak nadaję do tych... O, wylewa mi się kawa, patrzcie. Widzicie, jak idę? Jak sierotka Marysia. Tutaj mamy sklep z tymi takimi Card Factory, czyli kartki urodzinowe, jakieś takie pierdu, balony i tak dalej. Oczywiście już reklama dnia mamy, ponieważ 31 marca tutaj obchodzony jest Dzień Mamy. Tu jest Boots, ale tylko optyk, Poutland, Subway, taksóweczki. Tutaj wiem, że jest też... Tutaj wiem, że jest też... no, tu oczywiście lumpek, koło lumpka, ale tutaj właśnie jest Belle Ami. I tutaj wiem, że pracuje podobno jakaś Polka. Nigdy nie byłam. Tu był kiedyś fajny lumpek, teraz jest oczywiście zamknięta, nie ma nic. Kolejny zamknięty flat to let. Także mała mieścinka, słuchajcie, bardzo mała. Tu jak widzicie cinema, pawilon cinema, czyli kino. I tutaj ta uliczka po prawej stronie, z mojej strony prawej, właśnie jest taka baletowa, dancingowa. No, dance floorowa. Taka restauracja i oczywiście włoska restauracja, plus oczywiście balety. Dalej jest właśnie obok to takie siwe, to jest warehouse, czyli właśnie balety. Potem jest jakieś chyba indyjskie żarcie i potem znowu balety indigo. I naprzeciwko jeszcze jest glupot, gdzie odbywało się zawsze karaoke. Teraz nie wiem, czy tam karaoke. A tu idę ja. Będę w odbiciu pewnie gdzieś tam lustra. O! Na sportowo, w ogóle jak sportsmenka wyglądam, jakbym normalnie z treningu, albo na trening szła, albo z treningu wróciła. No, także ja popitalam, dlatego że na wpół mam być... O, a tutaj jest Oskans Grill i to coś zostanie właśnie przeniesione i to jest to coś, co ma być właśnie otwarte pode mną. No, także konkurencja nasza. A ja idę, bo tutaj ma być Domi. Miała podjechać o 9, chyba około 9.30, miała podjechać sobie do bankomatu, więc powiedziałam, że podejdę i będę bliżej. Więc będę jej tutaj wypatrywać, ale oczywiście wejdę sobie do środka, bo jest, powiem wam szczerze, że nie jest ciepło. Tak jakoś z okna mi się wydawało cieplej, ale nie jest. Jest tak średnio na jeża. Wypatruję już jej auta, bo szczerze mówiąc, to nie wiem, z której strony stanie. Czy z tej? Czy z tej? Czy z tej? Czy z tamtej. W każdym razie idę do środka, tak czy siak, bo jest zimno. Wypiję sobie kawę, tam też mam toaletkę. W sensie toaletę. No. Także tak właśnie robimy. Wypatruję, bo może gdzieś stoi, ale chyba nie widzę, ona by tak daleko nie stanęła. No dobra, więc idę. Idę wypić kawę. Ja i siebie. No i hejo, hejo, robaczki. Pokazuję wam, jesteśmy już w środku. Mam okazję, to wam pokażę tak, jak to tu wygląda. Bardzo proszę, certyfikaty. Mam oczywiście już nałożony kremik. Domi siedzi na wyrze. Proszę. Nie będę Dominiki nagrywać, bo nie chcę. Ale pokażę wam certyfikaty, bo są takie ciekawe. Bardzo proszę. I jestem ja. I oczywiście moje znieczulenie już na pyszczku, a dlatego wam chcę to nagrać, no żebyście widziały wszystko, jak to się odbywa. Więc teraz mam nałożony krem, taki znieczulający, podobno najlepszy jakiś z kremików. 24, już za chwilę wyłączam. No także ja mam znieczulenie i po znieczuleniu będziemy działać. Oczywiście pokażę wam wszystko w trakcie i po. Okay, so round here, you might get a wee bruise, because it's there. Mm-hmm. I'm going to work today.